Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Kiedy pracodawca wysyła swojego pracownika na badania okresowe i ten w efekcie słyszy od lekarza: ma pan zbyt wysoki cholesterol, ma pan zaburzenia lipidowe. Czy powinien się ten człowiek zacząć martwić? Tak, powinien się martwić, bo zwiększone stężenie cholesterolu jest czynnikiem ryzyka choroby sercowo-naczyniowej, a konkretnie zawału serca, choroby wieńcowej, ale także udaru i innej postaci miażdżycy. Cholesterol LDL, bo o tym mówimy, bo cholesterol LDL stanowi 2/3 do 3/4 cholesterolu całkowitego. Jest to ten tak zwany zły cholesterol. Ale natura nie wyposażyła człowieka w coś, co go zabija. Więc ten cholesterol LDL jest w ogóle do czegoś człowiekowi potrzebny. Tylko bardzo niewielka ilość. Właściwie taka ilość, z którą człowiek się rodzi. Takie stężenie we krwi, z którym człowiek przychodzi na świat, jest wystarczające do tych funkcji fizjologicznych. A jakie to są funkcje fizjologiczne? Do budowy błon komórkowych, bo komórki w organizmie człowieka ulegają odnowie. A błona komórkowa zawiera cholesterol i zawiera także fosfolipidy. Także potrzebny jest do produkcji hormonów sterydowych. A te hormony sterydowe to są hormony żeńskie, to są hormony męskie, płciowe. To są także hormony kory nadnerczy. Również witamina D powstaje z cholesterolu. Ale człowiek rodzi się ze stężeniem cholesterolu LDL bardzo małym, około 30 mg na decylitr. To jest bardzo mało. I prawdopodobnie ta ilość by wystarczyła przez całe życie do tych funkcji fizjologicznych. Tymczasem stężenie cholesterolu LDL bardzo rośnie w ciągu życia, najczęściej na skutek nieprawidłowej diety, czyli nieprawidłowego żywienia. Z tym, że są ludzie, którzy są obarczeni od urodzenia dużym stężeniem cholesterolu LDL. Nie mają tych poziomów około 30 mg na decylitr. I ci ludzie są genetycznie predysponowani do przedwczesnej miażdżycy, do przedwczesnej choroby wieńcowej, czyli przed 50 rokiem życia u mężczyzn, przed 60 rokiem życia u kobiet. I to jeszcze świadczy dodatkowo to zaburzenie genetyczne związane z bardzo dużymi stężeniami cholesterolu LDL, że ten cholesterol LDL jest przyczyną miażdżycy, bo miażdżyca u tych ludzi rozwija się bardzo wcześnie. Mamy również dowody, że ten cholesterol LDL jest czynnikiem ryzyka także z badań epidemiologicznych. Było takie badanie, pierwsze badanie w roku rozpoczęte 1948 w miasteczku amerykańskim Framingham, to jest w stanie Massachusetts. To było małe miasteczko w tym czasie. Zbadano populację tego miasteczka, nie całą, bo to byli losowo wybrani ludzie. Zbadano pod względem stężenia cholesterolu całkowitego, bo to jeszcze wtedy nie wiedziano, że jest cholesterol LDL, że jest cholesterol HDL. Opierano się na cholesterolu całkowitym. Zbadano ciśnienie tętnicze i palenie papierosów. I okazało się po 10 latach, jak notowano występowanie choroby wieńcowej, że najwięcej przypadków było u tych, którzy mieli najwyższe stężenia cholesterolu całkowitego. Najwięcej papierosów palili, powyżej 20 sztuk dziennie, i mieli najwyższe ciśnienie tętnicze. I wtedy po raz pierwszy odkryto, że cholesterol jest czynnikiem ryzyka. Później, w latach 70., poznano, że on krąży w związkach
które nazywają się lipoproteiny. Lipoproteiny, czyli związki lipidowo-białkowe, bo proteiny to są białka, a lipidy to są tłuszcze. I cholesterol całkowity krąży w dwóch frakcjach lipidowych we krwi. We frakcji LDL, tam jak mówiłam jest najwięcej tego cholesterolu, i we frakcji HDL, tam jest tego cholesterolu mniej. I z badań epidemiologicznych wynikło również, że jak już były dostępne te badania na oznaczenie cholesterolu LDL i cholesterolu HDL, że im niższe stężenie HDL, tym więcej miażdżycy, a im wyższe, tym lepiej. I to wiemy z tych badań epidemiologicznych. Czy są jeszcze poza zbyt wysokim stężeniem cholesterolu we krwi jakieś inne zaburzenia lipidowe? Tak, są jeszcze, jest jeszcze hipertrójglicerydemia, czyli zwiększone stężenie trójglicerydów. To są stężenia powyżej 150 mg na decylitr, czyli 1,7 mmol na litr, dlatego, bo w Europie stosowane są jednostki SI, mmol na litr, a w Stanach Zjednoczonych ciągle miligramy na decylitr. Te trójglicerydy też są potrzebne człowiekowi. One są przenoszone również w lipoproteinach, które nazywają się VLDL na przykład, czy chylomikrony, i energia zawarta w tych trójglicerydach, uwalniana podczas ich rozkładu, służy do wykonywania pracy mięśniowej na przykład. Jeżeli człowiek idzie czy biegnie, to mięśnie potrzebują energii i te energie czerpią z trójglicerydów, a konkretnie z kwasów żółciowych w nich zawartych. Jeżeli tych trójglicerydów jest za dużo, a właściwie lipoprotein, w których one są przenoszone, to są właśnie częściowo rozłożone te chylomikrony czy VLDL, mniejsze cząsteczki niż VLDL czy chylomikrony, bardzo podobne rozmiarami do LDL, to wtedy może rozwijać się miażdżyca, bo one przenikają do ściany tętnicy. Pani profesor, a jakie są przyczyny zaburzeń lipidowych? Przyczyny zaburzeń lipidowych są genetyczne albo środowiskowe. Środowiskowe to głównie dieta. Genetyczne występują rzadko, ale rodzinna hipercholesterolemia jest najczęstszą chorobą genetyczną w populacji, mimo że występuje rzadko. 1 na 250 osób. To są badania polskie. Czyli takich ludzi w Polsce powinno być około 150 tysięcy. I ta choroba występuje oczywiście od urodzenia. Dzieci rodzą się już z bardzo dużym stężeniem cholesterolu LDL, nie 30 mg na decylitr. I miażdżyca rozwija się u nich od początku. A choroba występuje później. Przed 55 rokiem życia, mówię o zawale, w wieku około 40 lat, u mężczyzn 40 parę. I oni pozostają pod tak dużym stężeniem cholesterolu przez te 40 lat. Nic się nie robi, bo objawów nie ma. Cholesterol nie boli. Dopiero jak odpowiednio zwęży tętnice wieńcowe i krew przez te tętnice wieńcowe nie może się przecisnąć w wystarczającej ilości, a właściwie tlen w niej zawarty, to następują, dochodzi do objawów choroby wieńcowej, a jak blaszka miażdżycowa pęknie, to zamknie się przepływ przez tętnice i dochodzi do zawału serca. Jeśli dobrze rozumiem, to większość zaburzeń lipidowych jednak wynika nie z predyspozycji genetycznych, tylko z niewłaściwego stylu życia, w tym żywienia. Tak, ale ja musiałam o tych predyspozycjach genetycznych powiedzieć, dlatego, bo to jest bardzo duże ryzyko wystąpienia zawału serca, a 1 na 250 to nie jest mało na 250 osób. Najczęściej przyczyna środowiskowa, czyli nieprawidłowe żywienie. Nieprawidłowe żywienie, za dużo tłuszczów zwierzęcych w diecie. To jest główna przyczyna zwiększonego stężenia cholesterolu LDL. Poza tym cholesterol LDL zwiększają nie tylko tłuszcze zwierzęce, czyli te bogate w nasycone kwasy tłuszczowe,
głównie tłuszcz mleczny i tłuszcz przy mięsie, ale także izomery trans. To jest bardzo ważny czynnik żywieniowy i to są tłuszcze roślinne. Wydawałoby się, że tłuszcze roślinne są zdrowe, bo są zdrowe, ale nie wtedy, kiedy występują w formie trans. W formie trans występują wówczas, kiedy są tłuszcz roślinny jest uwodorniany. I to jest tak zwane, ja to nazywam zepsucie tłuszczu, w cudzysłowie oczywiście. Dlatego, bo izomery trans, kiedy uwadarnia się tłuszcz, czyli roślinny, czyli przeprowadza się jego z formy ciekłej w formę stałą, to wówczas mogą powstawać izomery trans. I te izomery trans zwiększają cholesterol LDL. Ale kto w ogóle i po co uwadarnia te tłuszcze roślinne? A po co uwadarnia? Po to, żeby dostać margarynę chociażby, żeby dostać tłuszcz tak zwany cukierniczy, bo ze względów te izomery trans, margaryny dzisiaj są dobre, mają bardzo mało izomerów trans, poniżej 1% kwasów tłuszczowych w margarynie to są te izomery trans. To jest teraz inna technologia przygotowania margaryn. Natomiast tłuszcz cukierniczy, który jest używany przy wyrobie na przykład ciastek, które kupujemy, kruche ciastka, zawierają dużo tych izomerów trans, bo tłuszcz cukierniczy jest produkowany taką metodą uwodornienia, że te izomery trans tam powstają w dużych ilościach. Dlaczego potrzebny jest w warunkach domowych? My możemy upiec ciasto z dodatkiem oleju, czyli ciekłego tłuszczu. Natomiast w warunkach produkcji przemysłowej to lepiej się produkuje ciasto, wytwarza ciasto z takim tłuszczem stałym. Ze względów technologicznych i dlatego olej się utwardza i tam są te izomery trans. Także lepiej takich gotowych wyrobów cukierniczych unikać, jeżeli możemy się tam spodziewać tych izomerów trans, a one tam są. Czyli to jest tłuszcz roślinny, który w formie ciekłej jest bardzo dobry, jak zastępuje kwasy tłuszczowe nasycone, bo obniża cholesterol LDL. Natomiast w formie takiej, w jakiej jest w tym tłuszczu cukierniczym, jest niedobry. Jakie jeszcze inne czynniki żywieniowe poza wysokim spożyciem tłuszczów zwierzęcych i tłuszczów trans prowadzą do zaburzeń lipidowych? Otóż do zwiększonego stężenia cholesterolu LDL, to mówiliśmy, nasycone kwasy tłuszczowe i izomery trans, także cholesterol pokarmowy może zwiększyć stężenie cholesterolu we krwi, cholesterolu LDL, ale dzisiaj mniejszą wagę się przywiązuje do tego. Cholesterol pokarmowy to są jajka przede wszystkim. U ludzi, którzy nie mają zwiększonego stężenia cholesterolu, czyli na przykład jak pan, poniżej 3 mmol na litr prawidłowe stężenie cholesterolu LDL, to może pan jedno jajko dziennie spożyć i nic złego się nie stanie. Natomiast ludzie, którzy mają zwiększone stężenie cholesterolu LDL, to spożycie jajek powinno być rzeczywiście ograniczone. Ale co zwiększa stężenie tych trójglicerydów, które też mogą spowodować miażdżycę? Otóż otyłość. Ludzie otyli mają często zwiększone stężenie trójglicerydów. Poza tym alkohol. U ludzi podatnych genetycznie do hipertrójglicerydemii alkohol bardzo nasila hipertrójglicerydemię. Dlatego ci ludzie powinni unikać alkoholu, a szczególnie ci, którzy mają duże stężenia trójglicerydów. Powyżej 500 mg na decylitr. To jest duże stężenie, bo w ogóle podwyższone, jak już rozmawialiśmy, jest powyżej 150 mg na decylitr we krwi. Ale powyżej 500 to jest duże. Ci ludzie nie mogą pić alkoholu, dlatego że wylądują w szpitalu na chirurgii nie z powodu zawału serca, tylko z powodu ostrego zapalenia trzustki, bo tak duże stężenia trójglicerydów są przyczyną ostrego zapalenia
trzustki. Ale co jeszcze zwiększa stężenie trójglicerydów u ludzi podatnych genetycznie? Dużo węglowodanów w diecie, a szczególnie tak zwanych cukrów prostych, to jest fruktozy albo sacharozy. Fruktoza to występuje w miodzie, występuje w owocach, bo to jest cukier owocowy, a sacharoza to jest po prostu cukier stołowy. Więc ludzie, którzy mają zwiększone stężenie trójglicerydów, to powinni ograniczać spożycie tych cukrów prostych. Nie powinni chociażby słodzić herbaty cukrem. Także to są te główne przyczyny żywieniowe zwiększonego stężenia trójglicerydów i zwiększonego stężenia cholesterolu HDL. Ale zmniejszone stężenie cholesterolu HDL jest niedobre, o czym tu już była mowa. I tutaj wysiłek fizyczny jest ważny. Duża aktywność fizyczna zwiększa stężenie cholesterolu HDL. To jest jeszcze izomery trans są niedobre, bo mówiłam, że zwiększają cholesterol LDL, ale zmniejszają cholesterol HDL. Ale aktywność fizyczna jest bardzo ważna, bo zwiększa ten dobry cholesterol. Podsumowując, proszę powiedzieć, jakie główne zalecenia żywieniowe dałaby Pani osobom chcącym zapobiegać lub też już leczyć zaburzenia lipidowe? Ludziom, którzy mają zwiększone stężenie cholesterolu frakcji LDL, oczywiście ograniczenie spożycia tłuszczów zwierzęcych, bo mówi się nasycone kwasy tłuszczowe, ale ludzie niekoniecznie muszą to rozumieć. Ja przecież też o tym nie wiedziałam, co to są nasycone kwasy tłuszczowe, ale z racji mojej profesji po prostu wiem. Więc tłuszcze nasycone, czytaj tłuszcze zwierzęce. Ograniczenie spożycia tłuszczów zwierzęcych, masła, zastępowanie masła margaryną. Margarynami na przykład takimi, które zawierają sterole lub stanole roślinne. I my mamy takie margaryny na rynku. Te związki dodane do margaryn powodują dodatkowe obniżenie stężenia cholesterolu, niż to wynika z samej zawartości dobrych kwasów tłuszczowych, tych nienasyconych w margarynach. A jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, bo mam nieraz takie pytania, że przecież tłuszcz palmowy jest w margarynie. Jak to jest? Rzeczywiście tego trochę tłuszczu palmowego jest, bo to jest tak zwana osnowa. I w to się wkręca olej, bo przecież margaryna miękka, bo my tylko margaryny miękkie preferujemy do smarowania, bo te margaryny miękkie właśnie mają dużo tych dobrych wiązań kwasów tłuszczowych, nienasyconych. I 80% tego tłuszczu, który się wkręca do tej osnowy, to jest olej, ciekły olej, po prostu tam jest ciekły olej, ale żeby to było w takiej formie nieciekłe, tylko można było posmarować pieczywo, to musi tam być trochę tego oleju palmowego, ale to jest bardzo niewiele. Ale tu ja od razu powiem, że olej palmowy, olej kokosowy, które są, szczególnie kokosowy, jest jakaś promocja tego oleju, to nie są oleje polecane w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. One zawierają dużo nasyconych kwasów tłuszczowych. To są niedobre oleje. I we wszystkich rekomendacjach, czyli i amerykańskich ekspertów, i europejskich ekspertów, mówi się, że niezalecane są oleje tropikalne. Tropikalne to oczywiście kokosowy i palmowy. Czy piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, którą opracował Instytut Żywności i Żywienia, jest wystarczającą profilaktyką właśnie tych chorób sercowo-naczyniowych? To jest w ogóle super idea, bo sama piramida wskazuje na to, które produkty należy spożywać w dużych ilościach, a jak idziemy do czubka piramidy, ona się zwęża, to już to pokazuje obrazowo, że te, które są u czubka piramidy, w mniejszych ilościach mają być spożywane. Ja nic nie mówiłam o warzywach i owocach, bo nie mają wpływu na poziom lipidów we krwi. Nie mają, ale są bardzo ważne, dlatego, bo te lipoproteiny LDL, te cząsteczki,
żeby były miażdżycorodne, czyli wchodziły do ściany tętnicy to i łączyły się z takimi komórkami, o których będzie jeszcze może kiedyś porozmawiamy, które nazywają się makrofagi, muszą być utlenione. Jak jest mało przeciwutleniaczy w diecie, to te LDL szybko się utleniają. Jak szybko się utleniają, to są bardzo miażdżycorodne, a przeciwutleniacze w diecie, witamina E, która na przykład jest w olejach, beta-karoten, który jest w warzywach i owocach, witamina C, która jest przecież występuje w owocach przede wszystkim. I całe tysiące związków zwanych flawonoidami, to są przeciwutleniacze. Jak te lipoproteiny LDL w środowisku, w którym one się znajdują, jest dużo przeciwutleniaczy, to one chronią przed utlenieniem i nie stają się te LDL miażdżycorodne. Dlatego my w piramidzie mamy bardzo dużo tych warzyw i owoców. Ja mówię z punktu widzenia prodomosuła, bo ja zajmuję się profilaktyką chorób sercowo-naczyniowych. Te związki zawarte w warzywach i owocach chronią LDL przed utlenieniem i przed nabraniem cech miażdżycorodnych przez te lipoproteiny. Nie to, że obniżają ich poziom we krwi, tylko chronią je, żeby nie były miażdżycorodne, żeby nie wiązały się w ścianie tętnicy z tymi komórkami, które tworzą blaszkę miażdżycową. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu.